Dziennik pokładowy. Jest 4:50. Samochód spakowany. Wyruszamy. Piękny poranek. Dziennik pokładowy jest 6:05. Jesteśmy już po drugiej stronie Warszawy. I to już daleko za Warszawą. Agatka jeszcze się nie obudziła. O. Dlatego mówi tylko o. To jest jedyne, co jest w stanie powiedzieć. Pokaż się, pokaż. No, tak mi to radzi. Zaspana mordka. Także dzisiaj rejony na północ od Warszawy. Grubo chyba na północ. Grubo na północ od Warszawy. Mazur właściwie już. Ale już nie na Gdańsk, tylko bardziej na Mrągowo. Lecimy Mrągowo i Giżycko w tę stronę. A gdzie dotrzemy? Wszystko zobaczycie. Jedziemy sobie taką drogą. O, jak słońce wyszło. Pięknie słońce dzisiaj świeci nam. Taka droga jest po prostu zjawiskowa. To jest asfalt, jakby to jest, jakby nie widać było za bardzo tego. To jest asfalt normalnie jeden samochód. Jednopasowy, że tak powiem, na jeden samochód. Przez las. Bardzo fajne widoki. Jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Teraz po powiecie. Fajnie. Makowski. Takie pola piękne są też. No. Obsiane, nie wiem, czymś tam jakimś... Zbożem. Zbożem obsiane. Połacia. Taki grunt. I Agatka, która próbuje nalać herbatki. Zamyśliła się trochę. Szukamy, słuchajcie, jeździmy. Jeździmy do jednego miejsca, które sobie wybraliśmy na mapie i będziemy je sprawdzać. Do drugiego miejsca, które wybraliśmy z ogłoszenia o sprzedaży, więc wiemy, że konkretnie jest do sprzedania. Ale po drodze wszystkie okoliczne wsie zjeżdżamy, gdzie coś z góry widać, że może być ciekawe, może być fajne, także akurat teraz tu trafiliśmy. Agatka chyba idzie na grzyby. Jeśli idziesz na siku, to idę za tobą i kręcę. Nie. Nie idzie. Tam jest coś opuszczone, chyba spalone nawet. Zaraz tam podjedziemy, zobaczymy. Biało od Zawilce? No właśnie chyba tak. Bo tu sosanki są takie omszone, nie? A Zawilce chyba nie. To Zawilce są. A Zawilce są pod ochroną? Tak. Bardzo ładnie. Tak, w dali. Ale czuć krowami. Krowami czuć i z... No, u nas nie czuć. Ale to znaczy... Tu bardziej. Natomiast słychać tą trasę. No. Jesteśmy około kilometra od trasy i ją słychać dosyć mocno. Także miejsce odpadło. Co? Chyba troszeczkę się już zawaliło to miejsce, więc... Ale obiecałem, że wam pokażę, to pokazuję. Natomiast tu gdzieś żuraw wszedł przed chwilą na spacer. Może jeszcze nam się uda go wyhaczyć gdzieś. Jest, ale pod samym lasem to na kamerze nie będzie widać. Na wprost. O, tam. Ja go widzę, ale... O, rusza się. No, spróbuję go przybliżyć. Może będzie go widać. A, tam sobie. O, coś jest. To nara. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale
te słupy wysokiego napięcia są różowe. Przed chwilą, niedawno mijaliśmy słupy niebieskie. Ale różowych to jeszcze nie widzieliśmy. Teraz są różowe, takie różowe jak dla takiego dziewczynki niemowlaczka, jak się robi pokoik. Dobrze, że nie ten czop. Powiem wam, że kolorowo w tej krainie jest. Zobacz. Oho. Normalnie jakbym te auto oglądał. Ej, żeby nie było nudno. No. To są, no, różowe, no. Fajnie. Farba na promocji była. Idziemy przez las, bo dojrzeliśmy z drogi pewną nieruchomość. Wygląda na dość opuszczoną. Nie było jej na mapie. Nie, no ciężko jest widoczna, widoczne, prawie niewidoczna jest na mapie. I nie ma drogi dojazdowej z ulicy. Więc wyswaniliśmy się i stwierdziliśmy, że pójdziemy lasem. Od drugiej strony. Idziemy i teraz, no, zobaczymy. To jest kawałek drogi. Pokaż, co tutaj, dlaczego się nie dało przejechać. Dobra. No i takie właśnie nam tutaj się drzewa trochę to kawał jeszcze. Poprzełamały. My jesteśmy, stamtąd idziemy. No nie dałoby się tutaj przejechać. Nie wiemy, czy to jest droga do tej nieruchomości. Ale wiemy na pewno, że to jest kawał drogi. Idziemy daleko od samochodu, to musieliśmy torby ze sobą wziąć. No bo nie chcieliśmy zostawić, wiecie, ze względu bezpieczeństwa. Stachamy to. No wiecie, sarny by nam zarąbały. No wiadomo, co jest. Tak? Ja wam powiem, dlaczego ja na przykład ze sobą zawsze zabieram laptopa. Słuchajcie, bo jakby ktoś kiedyś okradł mi dom, na przykład, no to tam znajdzie pewnie jakiś telewizor, może wyniesie, nie wiem, co jeszcze można udzielić, wynieść, wzmacniacz. No nie wiem, co jeszcze, jakieś tak kabli trochę, nie? Lodówkę. U nas dużo nie ma w domu, ale nasze laptopy to nie tylko wartość samego laptopa, ale mamy tam wszystkie zdjęcia z przeszłości, wszystkie projekty, wszystkie filmy, wiecie. Na laptopie już jest dużo wartości sentymentalnej, więc laptop zawsze jest przy nas. Jesteśmy prawie na miejscu. No niestety stąd, na moje oko, dom nie wygląda za dobrze. Na pewno dach jest zniszczony. Musimy się przez chaszcze przebić. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się, idziemy dalej. Robimy to dla was. My lubimy takie wyprawy. Zobaczymy. No dom chyba, widok mówi sam za siebie. Dom się zdecydowanie nie nadaje. Niestety padł i bale są w tragicznym stanie. No, ale miejsce fajne. Miejsce bardzo fajne, natomiast obora przepiękna. Przepięknie zrobiona. A i właśnie, może mi powiecie. W stanie idealnie. Podejdę do niej bliżej. Może mi powiecie, co to jest? To. Czy to jest jakaś odmiana pustaka? Czy to jest po prostu... Myślę, że to był pustak ozdobny z formy. No właśnie, też tak to wygląda. To jest jakby pustak betonowy, nie? Znaczy obojętnie jaki on jest, to on po prostu jest odlewany z formy, żeby był... Tak mi się wydaje, żeby był w miarę estetyczny, żeby nie trzeba było właśnie tynkować. Ale naprawdę pięknie to wygląda. Ktoś ładnie to zrobił. Bardzo ładnie, estetycznie. Fugi są. Właściwie. Nie będziemy, bo to jest prywatny. Tak. No pięknie. Obora naprawdę bardzo ładna. Natomiast dom. No dom jest. Dom jest do postawienia na nowo, tak? To na pewno. Ale miejsce przesympatyczne. No podejrzewam, że możemy się tym zainteresować. Na pewno się będziemy dowiadywać, co to jest, czyje to jest, gdzie to jest. Mhm. Bo... Tylko, że oczywiście interesowałoby nas kawałkiem pola dookoła, żeby można było dokupić pola, bo inaczej to nie kupimy czegoś takiego. No tu ale jest placyk, widać, że tu jest kawałek działki dookoła, ale to może być ile? Z 5000? No.
Jesteśmy na kolejnej nieruchomości w pobliżu miejscowości Chorzele. No to już jest nieruchomość z ogłoszenia. Przyjechaliśmy, żeby ją po prostu zobaczyć. Takie mamy widoki z tej nieruchomości, że tak powiem. Tam w oddali jest rzeczka, którą no, nie widać, bo ona jest w głębi oczywiście. Tu jest cisza. Nieruchomość ma bardzo dużo lasu i to jest właśnie w niej bardzo fajne, bo nam zależy na ogromnej ilości lasu i ogólnie w otoczeniu też lasu jest. Stanąłem na granicy działki. Te brzuski właśnie to już sąsiad. Te pola też już sąsiad. A to wszystko, co tutaj widać, należy właśnie do tego gospodarstwa. Tutaj mamy dom z czerwonej cegły i tam jest stodoła i obórka. Chyba nie będziemy tego za bardzo pokazywać, bo jednak to jest z ogłoszenia. To jest konkretnie czyjaś nieruchomość, więc aż tak nie będziemy szaleć, ale coś widzicie tam, powiedzmy jakieś tam rąbka tajemnicy zdradzamy. W tamtą stronę i w tamtą jest wszystko, las należy do tej nieruchomości. Jest to sporo miejsca, bo tu jest około 12 hektarów. Jest naprawdę sporo i tu mamy około 8000 metrów, gdzie ewentualnie można jakiś ogród założyć, natomiast niestety jest bardzo sucho, piaszczyście. No po założeniu ogrodu to jest to ciężkie miejsce, to na pewno byłoby to mnóstwo pracy, mnóstwo. Dlatego trzeba się będzie poważnie zastanowić. Ale jeśli na przykład ta działka byłaby do kupienia dodatkowo, no to tutaj można coś więcej zrobić, bo wprawdzie bardzo kiepska ziemia, ale już jakoś zagospodarowana, jakoś tutaj zaorana, więc z tego też można coś zrobić. A jakieś 100 metrów dalej jest rzeczka, niewielka, ale jest, i tę rzeczkę można zawsze wykorzystać troszeczkę, więc ta działka ewentualnie do rzeczki by nas też interesowała. Jest to z lekkim nachyleniem w stronę właśnie rzeki. Ja może stoję tak z metr nad rzeką, może ze 2 metry i cały czas ten teren spada. Jakby to było do kupienia, to może tutaj coś fajnego jeszcze da się zrobić z tego. No musimy się dobrze zastanowić, jeszcze obejrzeć wszystko oczywiście. Ale kto wie, może przemyślimy, nie? Nie bardzo chcemy pokazywać całość, bo wiadomo, że to jest prywatna własność, więc nie pokazujemy. Tu Agatkę tylko mogę pokazać troszeczkę. Agatko, jakie wrażenia? Jeszcze nie wiem. Agatka czeka, aż tam kiszki zagrają i powiedzą jej, czy dobrze, czy źle i tak dalej. Troszkę tak domu, ale mówię, nie chcę za bardzo. Tutaj jakieś takie miejsca, kawałeczek obory. No, troszkę zaskoczyło nas, że tak sucho jest. To jest minus duży. U nas jest mokro dosyć. U nas jest mokro, a tutaj po prostu jest jakby była susza zupełna. Jeszcze oczywiście musimy się dowiedzieć, czy to padało przez ostatni miesiąc, bo może się okaże, że w ogóle nie padało i wtedy to by było w miarę wytłumaczalne, ale no. Tak wygląda, moi drodzy, drugie śniadanie u nas. Ale stwierdziliśmy, że skoro już tutaj przyjechaliśmy i dotrwaliśmy bez podjadania po drodze ostatnio, to trzeba coś zjeść. Także już wiemy, że następnym razem już nauczyliśmy się po ostatniej wyprawie, że jajka trzeba obrać. Jest dużo łatwiej. Następnym razem będziemy też smarować chleb chyba. I będziemy brali taką tacę, żeby na kolanach sobie rozłożyć albo gdziekolwiek indziej. Bo w czasie jazdy na przykład często jemy, nie zatrzymujemy się, żeby nie tracić czasu. Więc taka taca by się przydała, to też polecamy. Co mamy jeszcze? Pokażemy wam. Mamy, słuchajcie,
rzodkiewki i sałatę z naszego ogrodu. Mamy oczywiście herbatę, wodę i mamy chleb jeszcze z osady chłopów bosych. Więc dzisiaj kanapki z tym chlebkiem. Tak, Agatka? I Agatka w tej chwili właśnie karmi swoje jelita, które mają bulgotać i powiedzieć jej, czy to jest jej miejsce na ziemi, czy jeszcze nie. Więc, ale do bulgotania jest potrzebna treść. Tak? Więc kanapeczka z jajeczkiem do tego. W cudownej scenarii, bo powiemy wam, że no poza tym, że jest sucho, że jest dużo do remontu tutaj na pewno, chociaż nie jest... Ja wolę, jak jest sucho, niż jak jest za mokro. A to też prawda, bo zawsze można jakoś nawodnić. Dużo do remontu, ale na pewno nie tyle, jak w rozwalających się zupełnie budynkach, tak? No. Tutaj na przykład dom jest w dobrym stanie. No dom to... No trochę. Tym, że w środku musisz go zrobić. Na zewnątrz tak, też dostosować do swoich rzeczy. No, ale pomieszczenia gospodarcze są, no, tu więcej roboty będzie. Tak. Być może ścian nie trzeba będzie ruszać, ale już więźbę, dachy... Nie, ściany też. No, tak, bo w sumie, rzeczywiście, przecież nadproże, spękane nadproża są i tak dalej. No jest, dobra, jest trochę roboty, no. Ale zobaczymy, na razie musimy tutaj zjeść śniadanko, musimy tutaj pobyć. Jak słyszycie? Ptaki. No to na pewno słychać, jest przyjemnie i nic innego, żadnych innych hałasów. Dwa razy traktor przyjechał drogą tutaj, od której tu się wjeżdża, więc to jest rolnicza osada, natomiast nie jest to trasa przelotowa dla samochodów. Rolnicza, więc... ale nie taka mocno konwencjonalna jak u nas. No. Tutaj 3/4 terenów dookoła stanowią nieużytki, łąki. Także nie ma tragedii. No, myślimy. Dziennik pokładowy, jest godzina 17:52. Wracamy właściwie w powiecie przasnyskim, makowskim. I tyle. Właściwie te dwa tak zjechaliśmy. No i jakie wnioski? Nie spodziewaliśmy się tam jakiegoś szału, bo i przeglądaliśmy wielokrotnie ogłoszenia i nie. Niewiele ciekawych ofert znaleźliśmy. Poza jedną, którą udało nam się dzisiaj zwiedzić, obejrzeć. Praktycznie wzdłuż i wszerz ją obejrzeliśmy poza budynkiem mieszkalnym. No nie mieliśmy do niego dostępu, bo i właściciel nie miał możliwości przyjechać, bo też jedzie z daleka, więc pozwolił nam jakby się tam rozglądnąć. No ale dom to mniej więcej wiemy, czego się możemy spodziewać. Tam troszkę, wiecie, przez okienko, tu, tam i udało nam się coś tam wyniuchać. Do studni zajrzeliśmy. No i jakie wnioski z tej nieruchomości, z którą no nie ukrywamy, że wiązaliśmy pewne nadzieje, większe nadzieje, ale pod warunkiem, że będzie tam możliwość dokupienia gruntu, co niestety już udało nam się jakoś tam dotrzeć do właścicieli tych gruntów i no raczej nie będzie takiej możliwości, przynajmniej w najbliższym czasie. Wobec tego trzeba się poważnie zastanowić. Musimy przemyśleć dokładnie tą ofertę, czy ona jest warta, czy tak, no pod wieloma względami jest znacznie bardziej.
bardziej nam odpowiada niż to siedlisko, w którym obecnie jesteśmy. No ale ma ona również minusy. Wobec tego będziemy... Znaczy minusy nie do pokonania, o tak powiem, bo zakładamy, że każda nieruchomość będzie miała pewne minusy, które musimy powoli jakby sobie eliminować, tak? Ale no... Ta akurat ma takie, z których przeskoczyć nie możemy, nie? Wobec tego musimy to przemyśleć, tą nieruchomość. No i myślę, że dalej szukać. Jeszcze odrobinę czasu mamy. Szukać i rozglądać się. Oczywiście wiecie, my to zrobiliśmy rekonesans wśród sąsiadów, wszystko już wiemy. Wszystko wiemy, co, gdzie, jak i za ile. Wobec tego odkładamy na razie tą nieruchomość na półeczkę. No i tyle właściwie, tak? Tak, jeżeli ktoś z powiatu Przasnyskiego i okolicznych w międzyczasie nas zapraszał do siebie, to niestety nie mieliśmy możliwości odebrania wiadomości, bo jedyna opcja to było podłączyć się gdzieś z komputerem do prądu, a to się nam nie udało dzisiaj, także przepraszamy, jeżeli ktoś napisał, a my... No właśnie, więc przepraszamy i następnym razem, jeżeli w tamte rejony się wybierzemy, to się poprawimy na pewno. Dokładnie. Spać nam się chce. Już tyłki bolą od siedzenia. Ale no, już wracamy i żyjemy dalej. Nie? Tak. Chcesz coś dopowiedzieć? Wyjechaliśmy później niż ostatnio, wracamy wcześniej niż ostatnio. No i też po odległości. A jesteśmy tak samo zmęczeni. Odległości mniejsze, ale tak, już drugi dzień, co prawda nie z rzędu, ale już drugi dzień wstawania wcześniej. Jutro chyba sobie przerwę zrobimy. Ziewamy troszkę. To tyle. Jak coś, to dogramy jeszcze coś. No, jak coś. Także trzymajcie kciuki. Będziemy szukać dalej. Nie poprzestajemy. Walczymy. No i ten, prosimy o pomoc, tak? Słuchajcie, w końcu na pewno mnóstwo osób spośród was mieszka tam w rejonach Warmii, Mazur, właśnie tutaj zachodniego Podlasia, Kurpiów, Kujawsko-Pomorskie Wschodnie. Może coś słyszeliście. Łódzkie Północne. No. Obiło wam się właśnie o uszy w jakichś siedliskach opuszczonych. Może gdzieś coś macie, może jakaś... Może wy macie za dużo ziemi, chcecie się podzielić, to... Dawajcie znać po prostu. Proszę bardzo, tu się wyświetla nasz mailik, można pisać. Jak komuś nie odpisujemy od razu, to przepraszamy, ale odpiszemy. To tylko kwestia braku czasu i naszego zalatania ostatnio z wiadomych powodów, ale to się wszystko unormuje. Także tak. Także jak możemy prosić o pomoc, to prosimy. Coś pani jeszcze dopowie? Pożegnam się z wami, Adam też się pożegna z wami. Się. Ciepło. Dokładnie, serdecznie. Słonecznie. Uśmiechy na twarz. Trzymajcie się, pa, pa. Cześć, mordki kochane. Obiecałem tam wam kilka minut temu w filmie, że dogram końcóweczkę, żebyście oglądali do końca. To dogrywam, słuchajcie, ponieważ są dwa tematy jeszcze do omówienia. I te tematy to... Pierwszy jest taki, że prosiliśmy was o pomoc, tych wszystkich osób, które mieszkają w tych rejonach, które nas interesują, które odwiedzamy, więc gdybyście mogli rzucić okiem, co tam w waszych okolicach. Przypomnę, że tak, chodzi nam o Warmię i Mazury, bardziej południowy rejon. Podlasie, zachodni rejon, Kujawsko-Pomorskie, wschodni rejon, Mazowieckie, przede wszystkim północny rejon, ale nie wykluczamy niczego. I jeśli chodzi o łódzkie, to też raczej bardziej północny rejon, ewentualnie gdzieś tam
jak się coś jeszcze trafi. I jasne, że bierzemy pod uwagę też nieco dalsze obszary, ale tak te obszary bierzemy pod uwagę już tak naprawdę w drugiej, a nawet trzeciej kolejności. Także gdyby ktoś tam z Was mieszkał w tych rejonach i wiedział, że coś jest do sprzedania, wiedział, że sąsiad sprzedaje, że ktoś sprzedaje, że gdzieś jest jakaś opuszczona nieruchomość i nie wiadomo, czy ktoś to sprzedaje, ale jest ciekawa. Gdybyście sami mieli jakąś ziemię, którą chcecie sprzedać, albo którą, nie wiem, macie tak dużo, że chcecie się podzielić, to dawajcie znać po prostu, bo może się okaże, że akurat coś tam gdzieś koło Was fajnego znajdziemy. To jest ta jedna sprawa i to w skrócie, natomiast druga sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ, słuchajcie, ostatni film był pierwszą naszą wyprawą i taką bardzo udaną. Zresztą robiliśmy ten słynny urbex, czyli dla niewtajemniczonych, którzy nie znają tej nazwy, chodzi o eksplorację, jeżeli jeszcze takich słów używamy, czyli krótko mówiąc zwiedzanie miejsc opuszczonych, tak? Między innymi, tak, to się wzięło bardziej z miast, ale później się przeniosło również na rejony wiejskie i jak jest opuszczona chata, to często się ją odwiedza, patrzy, jak to wygląda, filmuje, fotografuje i tak dalej. To coś takiego mniej więcej mieliśmy w ostatnim filmie i to wzbudziło, widzę, sensację, sądząc po Waszych komentarzach, i w tym filmie, jak widzieliście, też takie miejsce odwiedziliśmy. Na pewno będziemy jeszcze takie miejsce odwiedzać, ponieważ te opuszczone nieruchomości, tam może być skomplikowana sprawa ze znalezieniem być może właściciela, ale być może jest tak, że po prostu stoją odłogiem, bo nikt już tam dawno nie mieszka, bo na przykład ktoś zmarł i młodsze pokolenie się tym nie zajmuje, po prostu zostawia tak sobie, machnie ręką i to tak stoi i niszczeje. A jednocześnie jakby się znalazł ktoś chętny, to może ktoś by to sprzedał, dlatego bierzemy też pod uwagę takie siedliska, tym bardziej, że nas remonty nie przerażają zupełnie. Oczywiście nie mówimy o tak zawalonych ruinach, tak jak w tym poprzednim filmie, bo to już było coś, co trzeba by pewnie zupełnie zmieść i od nowa stawiać, ale to też jest do zrobienia. Natomiast będziemy takie miejsca odwiedzać i będziemy też patrzeć na miejsca, które są takie normalnie do kupienia, normalne, wymagają odświeżenia, wymagają być może remontu, może czegoś większego, ale są jakby wystawione na tą sprzedaż. Więc krótko mówiąc, ponieważ ten film był taki właśnie istym zwiedzaniem ruin i jednocześnie z odwiedzeniem jakiegoś miejsca, które mieliśmy w planach, ale to też się okazała ruina, więc taki ruinowy ten film był. W tym odcinku, który dzisiaj oglądaliście przed chwilą, to troszeczkę już lepsza ta nieruchomość jest. Może nie jeszcze szczyt marzeń, ale dużo lepsza, więc tutaj już można było inaczej do tego tematu podejść. Dlatego zmienia się jakby perspektywa patrzenia na to, czego szukamy, żeby nie wyszło, że szukamy tylko ruin. Natomiast chodzi o to, że każdy ma swoje przekonania i od razu oczywiście w komentarzach zauważyliśmy te znaczne różnice w tych przekonaniach u Was. To się odbiło szerokim echem. Myślę, że będziemy musieli się po prostu do tego odnieść. Dlatego dogrywam właśnie tę końcówkę filmu z prośbą do Was. Ponieważ rzeczywiście pytań, sugestii, wręcz Waszych wymagań, co mnie akurat dziwi trochę, bo jakby niektóre osoby mówią nam, co mamy robić. Myślę, że to chyba jest troszeczkę nie na miejscu, ale też takie komentarze się pojawiły, więc dobra, pomijam. Zamierzamy po prostu w kolejnym filmie odnieść się do tych Waszych komentarzy. Czy to będzie następny, czy jeszcze następny, nie wiem, ale na pewno zamierzamy się do tych komentarzy odnieść. Zamierzamy omówić niektóre z nich, być może też rozjaśni to Wam sytuację, w której w tej chwili się znajdujemy i to, czego szukamy, bo jakby pojawiły się artykuły na naszym blogu, które dokładnie to opisują, ale widać, nie wszyscy czytają. Niektórzy są nawet zdziwieni, że my w ogóle siedlisko sprzedajemy. Pojawił się komentarz na przykład, że jak to, wy szukacie siedliska, a przecież macie gdzie mieszkać. No także ktoś chyba dawno nie oglądał naszych filmów, nie czytał bloga. Zapraszam Was też na bloga, żebyście zobaczyli jedne z ostatnich artykułów, bo tam nawet w menu pojawiła się zakładka projekt Ogród Naturalny. Taka zakładka się pojawiła w menu i tam mamy dokładnie opisane, co planujemy, czego szukamy, kogo szukamy i tak dalej, także zajrzyjcie tam, bo może nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą.
Natomiast biorąc pod uwagę, że tych komentarzy waszych jest bardzo duża ilość i na pewno właśnie chcemy się odnieść, to te z poprzedniego filmu komentarze ja sobie oczywiście spiszę, tam jeszcze te komentarze się cały czas pojawiają. Natomiast sądzę, że pod tym filmem też będzie bardzo dużo komentarzy i nawet można powiedzieć, że uruchamiamy akcję komentarzową, czyli po prostu słuchajcie, piszcie, co wam tam w duszy gra, a my na te komentarze będziemy starali się na te ważniejsze odpowiedzieć i jednocześnie pod tym filmem właśnie możecie zadać nam jakieś pytania bardziej szczegółowe i też postaramy się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli jakieś pytanie będzie stricte, nie dotyczyło tylko i wyłącznie nowego naszego projektu, ale na przykład będzie kierowane do Agatki albo tylko do mnie, to dajcie znać w komentarzu, że to jest do mnie albo do Agatki pytanie, to ja lub Agatka się wypowiemy na konkretny ten temat. Ale piszcie, tak, piszcie komentarze, piszcie teraz, co wam tam, co myślicie ogólnie i postaramy się do tego odnieść. Także uruchamiamy ten komentarzowy system. Za dwa dni poczekamy na te wasze komentarze i później postaramy się na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że te komentarze rozjaśnią jakby temat tych naszych poszukiwań, a jednocześnie jeżeli się okaże, że będzie to wymagało jeszcze jakiegoś dodatkowego filmu wyjaśniającego, że to, co napisaliśmy na blogu, nie wystarczy, no to na pewno też taki film się pojawi, bo widać, że powinien się pojawić, tak? Choć miałem nadzieję, że wystarczy dobry artykuł, dobra strona zrobiona. No zobaczymy. Na razie nie oceniajmy jeszcze tego. Także słuchajcie, zamykam dzisiejszy odcinek, czekam na wasze komentarze i będziemy się do nich odnosić. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wspólną przygodę w dzisiejszym odcinku, że oglądaliście z nami i takich wycieczek jak dzisiejsza będzie jeszcze na pewno sporo. Będziemy dogrywać, będziemy analizować kolejne tereny, urbexy robić, eksploracje, poszukiwania po ogłoszeniach w internecie i na żywo. Także będziemy wam wszystko relacjonować cały czas. No. Także jeżeli ktoś na przykład nowy się teraz pojawił, wciągnął go ten film, bo tutaj zwiedzamy ruiny i tak dalej, to wiecie co się robi. Łapeczka w górę, zostawia się komentarz, może z jakimś pytaniem. Tam czerwony przycisk się przyciska, subskrybuj, żeby był szary. I oczywiście wciska się dzwoneczek, żeby kolejne powiadomienia o nowych filmach do was docierały. Dzięki serdecznie, pozdrawiam was, trzymajcie się i jak zawsze mówię na koniec. Cześć! We'll be right back.